Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, magazyn Zakółka. Witam Państwa w kolejnym pięknym jesiennym dniu. W zeszłym tygodniu mówiliśmy, ile kłopotów i zachodu może przynieść nam mały, żółty listek spadający z drzewa, na co trzeba zwrócić uwagę i jakie elementy czyścić właśnie w takie jesienne dni, gdy stoi nasz samochód pod drzewem. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o kolejnym kłopocie, że tak powiem, zmotoryzowanych w jesienne dni, ale również i zimowe. Otóż o wilgoci w samochodzie. Poranne, wilgotne poranki, noce sprzyjają temu, aby szyby od wewnątrz nam po prostu w aucie parowały. Jakie są tego przyczyny i jak tego się pozbyć, czy też zminimalizować? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie. Zapewne każdy z Państwa spotkał się z problemem zaparowanych szyb w swoim aucie. Oczywiście odpowiedzialność za to ponosi wilgoć w środku naszego samochodu. Oczywiście tej wilgoci nie pozbędziemy się nigdy w 100%. Wsiadamy, wysiadamy, zawsze ta wilgoć będzie, choćby nawet z powietrza. Oczywiście możemy zminimalizować ten efekt parujących szyb, dbając po prostu o pewne rzeczy. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, jak ile kłopotu może przynieść spadający liść nam, kierowcom, czyli dbanie o tą drożność kanałów wlotowych powietrza do środka, zaglądanie systematyczne, oczyszczanie go, czy też, jak też powrócę do odcinka sprzed tygodnia, stojąca woda w podszybiu też ma wpływ na to, czy to powietrze wpadające nam do auta jest suche, czy też wilgotne. Oczywiście podstawowym elementem w usunięciu tej pary, szybkim usunięciu, jest oczywiście dbanie o czystość filtra kabinowego. O tym filtrze wielokrotnie mówiliśmy w naszych odcinkach, nie będę się powtarzał. Regularna wymiana, kontrola jego na pewno nam przyspieszy ten proces odparowywania szyb. Podstawową rzeczą, aby ta szyba nam, nawet gdy ta wilgoć w znacznym stopniu jest w środku, aby ta para nam nie osiadała na szybie, jest czystość tej samej szyby od środka.
Regularne mycie szyb wszystkich w aucie naprawdę, naprawdę pomaga w tym, aby tej pary było zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Zaparowana szyba to nic innego niż kropelki mikroskopijne wody, które czepiają się wszelkiego rodzaju brudu, który zawsze osiada od środka. Jakbyśmy nie dbali o czystość wnętrza, zawsze ta para, jakiś brud przykleja się do środka. Oczywiście osoby palące w aucie zdecydowanie większy ten problem mają i czystość szyb ma kluczowe znaczenie dla tego, czy ta para będzie nam osiadać, czy też nie. Mycie zwykłym płynem do mycia szyb domowym, jak najbardziej tak. I ze swojego doświadczenia ja tą czynność nigdy nie wykonuję, na przykład szmatą. No szmata musiałaby być naprawdę idealnie czysta, odtłuszczona. Zawsze wykonuję to ręcznikiem papierowym, takim po prostu zwykłym z rolki. Czynność tą dwukrotnie robię. Po pierwszym umyciu, drugi raz, mimo że już wydaje się czysta, drugi raz tą czynność powtarzam i zawsze ten ręcznik papierowy jest jeszcze troszkę brudny. Dlaczego nie szmatą? Bo po szmacie często zostają po prostu smugi. Smugi, które mi osobiście po prostu przeszkadzają w jeździe pod słońce, te smugi zawsze są praktycznie widoczne. Ten ręcznik papierowy zawsze jest suchy, nie ma grama tłuszczu na nim i zdecydowanie polecam właśnie mycie szyb ręcznikiem papierowym. Oczywiście ręczniki różnej jakości są, niektóre się dość mocno pylą. Wiadomo, mam jakąś tam swoją ulubioną markę, wiem, że ten ręcznik dobrze i zbiera, i wchłania wilgoć, i nie pozostawia irytujących pyłków na desce rozdzielczej. Szanowni Państwo, jest już jesień, za chwilę będzie zima. Warto zwrócić uwagę, jeżeli korzystamy z tekstylnych dywaników, czy nie wymienić ich na gumowe. Materiał zachowuje się jak gąbka. Cała wilgoć z naszych butów zatrzymuje się i podczas naszej podróży nie zdąży odparować. Dlatego przez całą noc sobie to delikatnie, nawet przy znikomych temperaturach minusowych, również to parowanie się odbywa. Czy zmiana dywaników pomoże w tym na gumowe? Guma, nie wsiąka w nią woda. Łatwo, gdy zbierze się nam jakaś porcja wody, podnieść, wylać na zewnątrz i tej wilgoci będzie zdecydowanie po prostu mniej. Oczywiście część tej wilgoci wnosimy sami na obuwiu, prawda, na ubraniu, czy też oddychając po prostu w środku auta. Także pozbywając się rzeczy, które trzymają wilgoć, typu wymiana dywaników, czy też niepotrzebne szmaty, jakieś gąbki, które trzymamy w drzwiach, w schowkach, to też wszystko wchłania wilgoć z powietrza i ją utrzymuje i potem w porze nocnej oddaje parując. Ale jeżeli już dojdzie do zaparowania, jak szybko pozbyć się tej wilgoci z szyb? Szczególnie odradzam wycieranie ręką po szybie. Nienawidzę tego, bo potem ręka, choćby jakby czysta nie była, ona zawsze jakąś tłustość posiada i ten tłuszcz przenosimy wtedy na szybę. Powstają smugi, które, tak jak już wcześniej mówiłem, mnie bardzo, bardzo przeszkadzają podczas jazdy. U mnie szyba ma być po prostu czyściutka, jakby jej nie było. Oczywiście, jeżeli musimy jechać, szyba niestety jest zaparowana, są oczywiście metody szybkiego odparowania. To, co mówiłem, nie przecieramy ręką. Oczywiście są w ogólnej sprzedaży różne gąbeczki pokryte materiałem, który bardzo dobrze wchłania wilgoć, jakieś ściereczki rychowe. To tak, jak najbardziej, ale oczywiście samo ustawienie naszego nawiewu ustawiamy sobie wtedy oczywiście na samą szybę, żeby cała siła nawiewu poleciała nam po prostu na szybę. Uruchomienie klimatyzacji oczywiście zdecydowanie to przyspiesza.
po naprawdę dosłownie 10 sekundach już można zaobserwować efekt, gdzie ta mgła nam odchodzi. Bo trzeba pamiętać, że klimatyzacja oprócz tego, że chłodzi, również też wysusza powietrze. To powietrze przy włączonej klimatyzacji jest bardziej suche i zdecydowanie ten efekt odparowywania widać po prostu już po kilkunastu sekundach. Aby jeszcze sobie przyspieszyć ten proces pozbywania się wilgoci ze środka, tak jak w przypadku nagrzanego auta, tak i w tym przypadku można sobie uchylić troszkę szybę, aby ten powietrze wilgotne miało gdzie po prostu uciec. Każdy pojazd mimo tego ma oczywiście swoje otwory wentylacyjne, ale w różnym stopniu i w różnym miejscu one są umiejscowione, zazwyczaj w bagażnikach. Jeżeli otworzymy, uchylimy sobie choć troszkę okno, na przykład tylne, te 2 cm, naprawdę to powietrze ma którędy uciec. Bardzo ważną rzeczą jest, bo też zaobserwowałem u niektórych osób, zapominają o przycisku czy przełączniku, różnie to jest wykonane w różnym aucie. Mówię o tym przełączniku. Jest to włącznik, zamknięcie dopływu powietrza z zewnątrz do auta. Stosowany w tunelach, w korku, gdy zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Czasami niektóre osoby po prostu zapominają o tym. Jeżeli tego nie wyłączymy, praktycznie powietrze krąży nam cały czas to samo w aucie. Oprócz wilgoci mogą pojawić się jeszcze nawet bóle głowy, spowodowane tym, że jakość tego powietrza jest po prostu fatalna. Cały czas oddychamy tym, czym, co wydychamy. I tak jeszcze na koniec, szanowni państwo, wspomnę o jednej rzeczy, która też może wystąpić, choć na pewno zdecydowanie rzadziej. Otóż większość auta, no już na pewno te z klimatyzacją, mają pod parownikiem odpływ takiej wody, która się skrapla zawsze w środku na grzewnicy. Taki efekt można zaobserwować, gdy jedziemy sobie z włączoną klimatyzacją, parkujemy, gasimy silnik i pod naszym autem przez kilkanaście sekund, przez jakiś czas kapie nam po prostu woda na ziemię. Jeżeli tego efektu nie ma, powinniśmy się bardziej przyjrzeć, sprawdzić, czy nie mamy mokrych dywaników, czy nie czujemy wilgoci właśnie na podłodze auta, szczególnie z przodu. To będzie sygnał, że mamy zatkany właśnie odpływ wody właśnie z nagrzewnicy naszego auta. Wtedy tej wilgoci się już na pewno nie pozbędziemy. Wtedy konieczna jest wizyta w warsztacie, aby udrożnić właśnie ten odpływ tej wody, która zbiera się podczas pracy klimatyzacji na grzewnicy. Sam efekt zbierania się tej wilgoci w naszym aucie możemy sobie zminimalizować, stosując różne środki, od tych najprostszych, czyli wyzbierania z pudełek po butach na przykład różnych granulków, które wciągają wilgoć i trzymają ją. Kilka takich torebeczek rzuconych do schowka też tą wilgoć oczywiście nam zbiorą. Oczywiście różne środki, czy też urządzenia już nawet zbierające wilgoć też pomogą nam w tym procesie. Tej wilgoci będzie mniej, jeżeli osoby dużo jeżdżą w trasach, prawda? Bo jednak częstotliwość wsiadania, wysiadania, otwierania drzwi zdecydowanie sprzyja temu, aby tej wilgoci po prostu było więcej i na pewne po prostu rzeczy już nie mamy wpływu. Oczywiście na rynku jest masa sprayi różnego rodzaju do nanoszenia na wewnętrzne strony szyb po to, aby nie przyjmowała ta szyba pary wodnej. Moim zdaniem jest to półśrodek, bo najpierw spróbujmy pozbyć się tej wilgoci na te kilka sposobów, a potem, jeżeli już nie dajemy sobie rady, stosować takie środki na tą szybę. Gdyż wilgoć w aucie nigdy nie jest pożądaną rzeczą. Raz, że koroduje nam nadwozie po prostu, gdy mamy mokre dywaniki, różne śrubki, zapinki. Po drugie, zapach w pewnym momencie, kiedy tej wilgoci naprawdę jest dużo i tego się nie pozbywamy, zaczyna czuć po prostu już taką lekką stęchlizną w aucie. Dlatego wilgoć
najpierw się spróbujmy pozbyć, a potem, jeżeli już naprawdę pozbyliśmy się, a wciąż nam parują te szyby, spróbujmy stosować właśnie takie środki, bo dla mnie to nanoszenie na szyb oczywiście ułatwia w porannym, szybszym wyruszeniu do pracy, ale de facto no nie pozbywamy się wilgoci, tylko minimalizujemy skutki jej wewnętrzu auta. I cóż, proszę Państwa, no podsumowując dzisiejszy odcinek, no nigdy nie pozbędziemy się tej wilgoci we wnętrzu, ale tak jak mówiłem, ona nie jest pożądana oczywiście i dla naszego samopoczucia, ale też i dla kondycji technicznej naszego auta. Są te metody, które wymieniłem, które możemy stosować. Niektóre troszkę więcej zachodu wymagają, ale na pewno gdy będziemy to stosować, pomogą to nam w codziennej eksploatacji naszego pojazdu. Serdecznie dziękuję za uwagę dzisiejszą. Życzę kolejnych pięknych jesiennych dni. No i jak najmniej wilgoci w środku samochodu. Do zobaczenia za tydzień.